zaprezentowano warianty przebiegu do Teśki na obszarze Zabrze i Gliwic. Do 16 października w Urzędzie Miejskim Czyny był grunt konsultacyjny udzielający informacji na temat przebiegu DTS. Dziękuję bardzo. Już dziś rozmawialiśmy na tej sali na temat średnicówki. Warto podkreślić jednak jeszcze raz, że średnicówka jako jedna z niewielu polskich inwestycji ma zapewnione finansowanie dzięki kredytowi z EBI oraz środkom z Unii Europejskiej. Oczywiście trzeba do tego dołożyć również środki z budżetu miasta. Dlatego dążymy do uniknięcia niepotrzebnej zwłoki w budowie dwóch kolejnych zabrzańskich jej odcinków oraz dalszej części na odcinku gliwickim. Niestety w konsultacjach społecznych nie wzięli udziału przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy z taką troską na łamach zabrzańskiej trasy odnoszą się do inwestycji drogowych. Teraz chciałabym się odnieść do postępu prac przy modernizacji wodociągów i kanalizacji. Dobiega końca realizacja pierwszego etapu największej w Zabrzu i najważniejszej dla Zabrza inwestycji pod nazwą poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Przypomnę, że pierwsze wnioski o dofinansowanie składał już prezydent Roman Urbańczyk w latach 2000-2001 do tak zwanego programu ISPY, czyli Funduszu Środków Przedakcesyjnych. Niestety, aplikacja nie została dofinansowana. Dopiero w następnej kadencji, w grudniu 2004 roku, otrzymano deklarację dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności z perspektywy finansowej 2004-2006. Dlatego pamiętacie Państwo, w grudniu 2006 roku, dzięki dobrej współpracy z Radą Miejską, została podjęta jednoznacznie decyzja o wdrożeniu projektu, który wówczas był już bardzo mocno opóźniony. Podkreślić też należy, że decyzja o jego wdrożeniu oznaczała konieczność umiejscowienia go w relacji do innych inwestycji. Jednocześnie trzeba było doprowadzić do uzyskania akceptacji podziału projektu na dwa etapy. Podjęliśmy też uwieńczone sukcesem starania o wydłużenie czasu realizacji finansowania tej inwestycji, gdyż jak Państwo doskonale wiecie, pierwsze łopaty zostały wbite dopiero w połowie 2007 roku. No i jak to wygląda dziś? Obecnie realizacja projektu jest zaawansowana w 82%. Zaawansowanie finansowe w 70%. Myślę, że biorąc pod uwagę znaczenie tej inwestycji, przedstawię teraz postępy robót w poszczególnych dzielnicach. Zadanie numer 1, dzielnica Grzybowice-Rokitnica, zaawansowanie rzeczowe prawie 87%. Zaawansowanie finansowe ponad 74%. Koszt tej inwestycji na tym odcinku to 33,2 miliona euro. Zadanie drugie. Dzielnica Pawłów, Kończyce, osiedle Józefa, osiedle Janek i Centrum. Etap pierwszy. Zaawansowanie rzeczowe 70%, zaawansowanie finansowe 51%. Koszt tego odcinka 25,5 miliona euro. Nie będziemy przypominali może o problemach, jakie wystąpiły na tym odcinku ze względu na szkody górnicze, ze względu na niedoskonałość projektu i ze względu na brak właściwie właścicieli kabli, z którymi też musieliśmy się uporać. Zadanie numer 3, dzielnica Zaborze, Makoszowie, Biskupice. Zaawansowanie 76%, zaawansowanie finansowe 59%, koszt tego odcinka 22,1 milionów euro. Jak buduje się na szkodach górniczych, Państwo doskonale wiecie. Tu mieliśmy klasyczny tego przykład. Ale też nie wolna od problemów była dzielnica Maciejów, szczególnie Maciejów, może mniej Mikulczyce.
KOWU dzięki zaawansowanie prac rzeczowych to prawie 87%, zaawansowanie finansowe to 72%. Tam z kolei miękkie podłoże, glinianki to problemy, które się oczywiście nam trafiły. Wspomnieć warto, że Gliwice, Ruda Śląska, Katowice uporały się z finansowaniem swoich inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w ramach ISPY. U nas natomiast projekt ten miał wyjątkowego pecha, nie tylko w przypadku uwarunkowań techniczno-finansowych, lecz także personalnych. Do maja 2007 roku pan prezes Gerhard Hajda w sposób kompleksowy zajmował się projektem. Po jego śmierci odczekaliśmy trochę czasu i zaprosiliśmy do współpracy pana Mirosława Sekułę, ustępującego wtedy prezesa NIK-u. Liczyliśmy, że wesprze realizację tego zadania swoją kompetencją. Niestety polityka nie wybiera. Oczywiście wybrał wyzwania polityczne, rozumiemy, szanujemy. Teraz z całą odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizuje projekt pan prezes Niemiec, który stara się jak może najlepiej zrealizować bardzo trudny, ale bardzo ważny dla Zabrza projekt inwestycyjny. Oczywiście nie przestajemy na tych inwestycjach. Realizujemy kolejne duże inwestycje. Tak jak powiedziałam, mimo realizacji trudnych projektów, jak poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, czy inwestycji drogowych z budową średnicowej trasy na czele, podejmujemy w Zabrzu również wiele innych zadań inwestycyjnych. Chciałabym się odnieść tylko do niektórych, a powiem, że w Zabrzu w tej chwili jest realizowanych 108 inwestycji. I myślę, że w tym miejscu niski ukłon dla urzędników, którzy wytrzymują tempo 108 inwestycji za kwotę. Myślę, że pan skarbnik jeszcze dzisiaj do tego się odniesie. Już wspominaliśmy o przebudowie na rondo istniejącego skrzyżowania Alei Korpantego i ulicy Gdańskiej, o niebezpieczeństwie tego ronda. Myślę, że nikomu na tej sali nie trzeba przypominać. Planowana data zakończenia inwestycji to 26 października, choć tak naprawdę już została zmieniona organizacja ruchu, już można jeździć, choć tak naprawdę trzeba jeszcze dopełnić wszelkich formalności. Zaawansowanie robót jest w 98%, a więc tak naprawdę za chwilę przepniemy kolejne wstęgi. Myślę, że z radością odbiorą informację pracownicy Filharmonii Zabrzańskiej, którzy przez 60 lat czekali na swoją godną siedzibę. Po 60 latach udało nam się przy zaangażowaniu środków zewnętrznych podjąć inwestycje, remont Biblioteki Donesmarków na właśnie siedzibę Filharmonii Zabrzańskiej. 30 marca chcemy zakończyć tą inwestycję, choć już w grudniu chcemy uporać się z pierwszym etapem. Tak więc koszt inwestycji, który opiewa na 5,6 miliona złotych, do marca powinien zostać zrealizowany. Jak Państwo też doskonale wiecie, w centrum miasta stoi przepiękny budynek z 1907 chyba roku. Budynek, który miał różne przeznaczenia. Myśmy podjęli tu na tej sali decyzję, że Zabrze jest warte tego, żeby miało swój ratusz. Tak więc realizujemy bardzo cenny projekt remontu budynku ratusza, który chcemy zakończyć w pierwszym etapie 15 grudnia. W drugim etapie, pierwszy etap prawie 6,5 miliona złotych, drugi etap blisko 1,5 miliona złotych, a trzeci etap to około 800 tysięcy. Projekt, który również jest realizowany przy pomocy środków zewnętrznych. Budujemy ekrany akustyczne wzdłuż drogowej trasy numer 44 w Maciejowie. Termin realizacji tej inwestycji to 30 października bieżącego roku. Koszt ponad 1,2 mln złotych. A przy okazji kolejny orlik, tym razem orlik w Maciejowie. Koszt tego orlika 1,7 mln złotych. Będziemy chcieli go, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, oddać do końca tego roku.